Dzisiejsze rozważania poświęcimy tresurze śmierci. Nie będziemy kostuchy oswajać, liczy się bezwzględna tresura. Generalnie nasz gatunek stara się to robić ze wszystkim wokół. W końcu udało nam się zamienić wilki w ratlerki, więc mamy na tym polu pewne osiągnięcia. Może więc w końcu uda się to zrobić ze śmiercią. Do dyspozycji, jak zawsze, kiedy walczymy czy z przyrodą, czy ze światem nadprzyrodzonym, zasadniczo mamy trzy narzędzia. Jest to magia, religia, no i w końcu nauka. Pierwsze i drugie narzędzie przeplata się ze sobą. Właściwie nie ma religii bez pewnych praktyk magicznych, ani też nie ma systemu magii, który by nie zakładał istnienia jakichś duchowych bytów. Proponuję dość prosty sposób, aby rozróżnić, czy mamy do czynienia raczej z magią, czy raczej z religią. Nazwałem to roboczo próbą memu z Lechem Wałęsą. Chodzi o taką serię memów, kiedy nasz były prezydent rzecze i wtedy ja mu mówię i na przykład przekonuję Kopernika, żeby zatrzymał słońce, ruszył w ziemię, albo żeby Mickiewicz napisał coś do tej Litwy ojczyzny jego, albo żeby ten tam typ może stworzył świat w tydzień. Jeżeli zasadniczo człowiek przypisuje sobie sprawczość w danej sprawie, uprawia formę magii. Jeżeli raczej wskazuje na jakiegoś ducha, który to zrobił, to jest to myślenie bardziej religijne niż magiczne. Chyba nikogo nie zdziwi, że sporą praktykę w tresowaniu śmierci mieli starożytni Egipcjanie. Podchodzili do tego zagadnienia w bardzo magiczny sposób. Denat uzbrojony w zaklęcia tekstów piramid mógł pomiatać bóstwami, z którymi za życia raczej nie chciał zadzierać. Moc tekstów piramid naprawdę zadziwia. Zmarły może opluć Horusa, może urwać jądra Setowi. W odpowiednim momencie wysyła nawet wszystkich bogów górnego i dolnego Egiptu poza światach. Mają tam przedstawić nowego mieszkańca krainy umarłych jako gościa, z którym nie warto zadzierać. Prawidłowo użyta magia, jak widać, może podporządkować sobie nawet bóstwa. Odnosi się bowiem do pewnych uniwersalnych praw, takich praw, którym nawet bogowie muszą być posłuszni. Z magią jest jednak pewien problem. Czarownik, tak jak saper, może pomylić się tylko raz, a wtedy opluci i sponiewierani nieśmiertelni mogą się odkuć w bardzo nieprzyjemny sposób. Jeżeli więc słabo ogarniamy hieroglify, mogą przydać nam się amulety, różdżki i inne, nazwijmy to, pasywne sposoby wpływania na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Niemniej doświadczenie od głębokiej starożytności uczyło, że chociaż praktycznie wszyscy stosowali różne zabiegi magiczne, to są takie czasy, kiedy do tego nie trzeba kończyć Hogwartu, to do jakichkolwiek większych efektów dochodzili tylko niektórzy, a śmierć, jasna i zrozumiała sprawa, tresować chcieli wszyscy. Skoro zatem nie czujemy się wystarczająco mocni, aby tresować śmierć sami, zawsze możemy spróbować wazeliniarstwa. Są demony, duchy i bóstwa, które być może jakoś się nami zaopiekują. W głębokiej starożytności relacje bogów z ludźmi można porównać do wkupywania się w łaski mafii. Roboczo nazywam sobie te stosunki teologią gangu Pruszkowskiego. Składane ofiary raczej mają odwrócić klęski w życiu doczesnym i szykować nam fajną daczę w zaświatach. Jeżeli będziemy grzeczni, to nam się nieśmiertelni donowie oczywiście odpłacą. W kobietach, w wielbłądach, dużej ilości synów, małej ilości córek, ale nie mają dla nas oferty na wieczność. W wielu kulturach zresztą życie pośmiertnie nie ma w sobie nic pociągającego. Zmarły wegetuje sobie jako cień, trzeba go co jakiś czas karmić krwią. W niektórych grobach są nawet specjalne rynny, więc dziadka można karmić jak przesłomkę, bo inaczej będzie nawiedzać. Bardziej rozbudowane wizje życia pozagrobowego w Europie przynoszą nam dopiero kulty misteryjne w Grecji epoki klasycznej, bardzo rozwinięte pod wpływem Orientu po podbojach Aleksandra Wielkiego. Bez większego problemu odnajdziemy tam koncepcje, które zostaną potem rozbudowane w chrześcijaństwie jako niebo, piekło i czyściec. Pewien problem z bóstwem jako łącznikiem tresującym śmierć polega na tym, że ten lub ta może nas zwyczajnie nie polubić. Z biegiem czasu służba nieśmiertelnym wymaga całkowitego podporządkowania życia. Ważne się robi, co się je, kogo się dotyka, z kim uprawia się seks, jaką nosi się fryzurę itd. Jako że większa część ludzkiej populacji nie jest zwyczajnie w stanie przestrzegać rosnącej liczby przykazań, tworzy się podział na kastę wybranych i na całą resztę. I ta cała reszta musi się składać na utrzymanie tych nielicznych. Dowcip polega na tym, że ci ludzie Boży umierają, tak jak cała reszta. I chociaż wiara w cuda jest powszechna, to jednak ludzie nie są ślepi. Śmierć ma się świetnie, hula i wycina kolejne pokolenia, również biskupów i papieży. Daje to początek motywowi Dans Macabre, którym katuje się uczniów od podstawówek po licea przy omawianiu średniowiecza. W samej epoce można rolę tańczących szkieletów porównać do nachalnej reklamy ubezpieczeń społecznych. Tak jak obecnie Marek Kondrat zachęca do założenia konta w pewnym banku, a Piotr Frączewski poleca i pozdrawia, tak w średniowieczu nawet papież zdaje sobie sprawę, że przyjdzie do niego pan lub pani, to zależy jak śmierć
jest genderowo określana w danym języku z kostuchą i jest na to gotowy. Chcesz być na to gotowy? To pamiętaj o obowiązkowej kąpieli raz w roku, spowiedzi przed Wielkanocą, no i nie kantuj przy płaceniu dziesięciny. Jako że przełom średniowiecza i nowożytności to czas niewyobrażalnego dla nas syfu, a równocześnie rozwoju miast, średnio co 20 lat przychodzi jakaś zaraza, która dziesiątkuje ludność. Sprzyja to rozwojowi nowej profesji, profesji lekarza, który jest trochę magiem, trochę kapłanem, ale z biegiem czasu coraz bardziej naukowcem. Wielki rozwój nauk przyrodniczych od drugiej połowy XVII wieku sprawia, że doktor coraz mniej ufa szamańskim w gruncie rzeczy metodom odziedziczonym po starożytności, a coraz częściej swojemu osądowi, wyposażony w wyniki sekcji przeważnie kradzionych zwłok, wniosków z często nieudanych eksperymentów, lekarz staje się również w kulturze postacią, która staje między życiem a śmiercią. Od wieku XIX gwałtowny rozwój medycyny powoduje nawet, że współczesna, czy może raczej stwórzmy nowy imię słów, współcześniejąca medycyna uważa się za panią życia i śmierci. Nikt tak nie tresuje śmierci dzisiaj, jak ludzie w białych kitlach. W dwudziestowiecznych przykładach użycia dans macabre możemy zauważyć nawet lekarza jako równorzędnego uczestnika walki o życie człowieka. Grafika Paula Webera, która przedstawia lekarza z głową osła, wokół którego tańczą szkielety, stanowi bardzo wymowną symbolikę. Zarówno kojarzącą się ze starożytnym Egiptem, czyli mamy jakiś powrót do początku, jak i, myślę, inteligencją wielu pracowników służby zdrowia, z którymi mamy tak na co dzień do czynienia. Tytuł dzieła Im guten Glauben, w dobrej wierze, wydaje mi się nawet trochę wybielać motywację wielu naukowców, którymi raczej powoduje ambicja niż jakakolwiek dobra wiara. Współczesna medycyna zbudowała swoją pozycję na dwóch filarach. Po pierwsze, rzeczywistej, niewątpliwej skuteczności, a po drugie, na odcięciu się od praktyk magicznych i religijnych. Inspiruje za to całą masę futurystycznych jeszcze prądów filozoficznych, które próbują przewidzieć sytuację, kiedy biologiczna śmierć może zostać sprowadzona do pewnego marginesu, a przynajmniej dla ludzi bogatych. Biedni pewnie będą mieli przerąbane jak przez resztę naszej historii. Jest to zdecydowanie niezły trening dla umysłu, ponieważ omijamy pewien determinizm. Zmiana kostuchy, jak wcześniej wilka w ratlerka, ma wymiar prawie że alchemicznej przemiany. Zupełnie inną strategię przyjęła parapsychologia, która próbowała dotychczasowe doświadczenia człowieka ze śmiercią i światem nadprzyrodzonym ująć w karby nauki przyrodniczej. Próba ta zakończyła się spektakularną klęską, chociaż na początku XX wieku niewiele ją zwiastowało. Na wskutek hura optymistycznych wniosków, za małych grup badawczych, ale przede wszystkim niespotykanego wręcz zalewu tej dziedziny przez oszołomów i oszustów, parapsychologia stoczyła się do rangi pseudonauki. Próba zajmowania się na poważnie choćby jej dorobkiem, nie mówiąc o samodzielnym jej uprawianiu, stanowi nieliche wyzwanie dla krytycznie nastawionego umysłu. Z drugiej strony bardzo wyostrza poczucie humoru i niesamowicie zwiększa zasób zabawnych anegdot. Chociaż poza naukowe tresowanie śmierci leży daleko od głównego nurtu, jest dalej bardzo popularne. Nie mają racji różnego rodzaju postępowcy, że laicyzacja musi prowadzić do ateizmu oraz materializmu. Doświadczenia ze światem za grobem są starsze od religii kapłanów. Najróżniejsze praktyki z pogranicza magii i religii wcale nie stanowią marginesu duchowego życia ludzkości. Globalizacja ma swoje konsekwencje również i w tej dziedzinie. Kwitnie radosny synkretyzm, który miejscami nazwałbym już synkretynizmem. Swobodne łączenie wątków z często sprzecznych systemów odchodzenia do świata nadprzyrodzonego może spowodować mocny zamęt przy próbie syntezy, nawet na własny użytek. Taki zamęt załagodzić może tylko autorytet tego czy innego przewodnika duchowego. Uzależnianie się takie może być niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli nie dysponuje się pewnym aparatem pojęciowym. Historia, antropologia, religioznawstwo, teologia czy filozofia może w tym pomóc, chociaż w dosyć ograniczony sposób. Niestety można zauważyć, że ludzie nie szukają sposobu bezpiecznego zajmowania się tymi tematami, tylko gwarancji skuteczności. A że o śmierci ciężko mówić bez emocji, eklektyczny charakter współczesnej ezoteryki potrafi karmić i spowodować sporo zaburzeń, nie tylko duchowych czy intelektualnych, ale również psychicznych. Gdzieś na granicy różnych izmów, logii i styk unosi się Mówi Wieko. W założeniu ma to być miejsce jakby wyjęte z poezji Zbigniewa Herberta. Na ramionach badacza tajemnic siadają dwaj aniołowie. Blady, złośliwy anioł ironii i potężny, miłujący anioł schizofrenii. Fascynacji światem nadprzyrodzonym raczej nie da się uniknąć, a duch czasu naszej epoki zachęca tym bardziej do zaglądania za zasłonę. Można jednak do tej rzeczywistości, nierzeczywistości podchodzić bardzo różnie. Czy udało mi się zaprezentować to na sposób interesujący, to już sami musicie ocenić. Jeżeli Wam się spodobało, to zapraszam za tydzień. Oby do usłyszenia.